Właśnie znaleźliśmy na przystanku tramwajowym, na poziomie minus 2, na budowie Nowej Warszawy Zachodniej, obok West Station, które znajduje się dokładnie tam. A w przyszłości tramwaje pojadą na Wolę, jadąc tym tunelem prosto tam, aż do końca hen daleko, pod wszystkimi peronami. Natomiast jak wygląda teraz budowa całej tej części, jeżeli chodzi o tramwaj do Warszawy Zachodniej, od Bitwy Warszawskiej 1920 roku tutaj do Warszawy Zachodniej? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie z października 2024. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek zachodnia. Witam Was tutaj, cześć, Avizonosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Warszawa Zachodnia. I w dzisiejszym materiale zetkniemy sobie na całą tą inwestycję, która jest realizowana po części, która jest zrobiona tak, żeby tramwaje pojechały za 2 lata i w tej części, która jest realizowana, żeby tramwaje pojechały w kolejnej dekadzie. O tym wszystkim w dzisiejszym materiale Wam opowiem, no i co najważniejsze chyba, pokażę wszystkie ujęcia z lotu drona, no i również z placu budowy, jak to wygląda pod ziemią na poziomie minus 2, jeżeli chodzi o część Warszawy Zachodniej. Tamten odcinek udało mi się nagrać dzięki współpracy z Budimaxem, za co jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast lecimy sobie tutaj prosto nad całą inwestycją, lecąc nad tą częścią, która jest realizowana nie przez Budimax, tylko przez innego wykonawcę na tym odcinku tutaj do Warszawy Zachodniej, bo tutaj jest to realizowane w ramach dwóch inwestycji. Jedno jest budowa tramwaju do Zachodniej, drugie to jest budowa tramwaju w Zachodniej, a właściwie przestrzeni w Zachodniej. No jest to pokręcone, przynajmniej postaram się trochę to Wam opowiedzieć. Natomiast sama inwestycja, jeżeli chodzi o przejezdność pierwszego tramwaju do tej inwestycji, ma nastąpić już niedługo, bo w kwietniu, ale 2026 roku, czyli za mniej więcej półtora roku. No i zaczynamy sobie standardowo film od tej części, która jest realizowana, właściwie jest już gotowa, ale tramwaje tutaj dopiero się pojawią za ładne kilka lat. Kilka lat mam na myśli, finansowania nie ma, projektów właściwie też wykonawczych nie ma, więc inwestycja będzie realizowana w kolejnej dekadzie. Tramwaje tutaj do peronu 9 Warszawy Zachodniej może kiedyś dojadą. No i tak, tutaj ciekawostki, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Przynajmniej będzie się znajdować dokładnie w tym miejscu pod tą jezdnią, którą tutaj widzicie wybetonowaną. To będzie w przyszłości przystanek autobusowy. Natomiast co ważne, jak macie tutaj te dwa budynki wystające, to są dwa szyby windowe wraz z klatkami schodowymi. Te klatki schodowe są na razie zaślepione sztucznie, żeby nie dało się zejść na poziom minus 2. Zresztą to zobaczycie również z części podziemnej. A windy funkcjonują tylko i wyłącznie do przejścia podziemnego na poziomie minus 1. Zresztą tędy się aktualnie dochodzi do peronu 9. Natomiast docelowo tymi windami i tymi schodami będzie można zejść na dół, na poziom minus 2, do przystanków tramwajowych. I tam cały czas podobno trwają konsultacje z wykonawcą, który aktualnie realizuje tramwaj, żeby dało się to wyciągnąć od razu, natomiast zobaczymy, co ostatecznie z tego wyjdzie. Tymczasem w tym miejscu, gdzie aktualnie nie ma jeszcze żadnej budowy, tutaj w tym miejscu do gazowni będzie też się znajdować jeszcze kolejny przystank tramwajowy na poziomie minus 2. Natomiast on będzie realizowany od razu z całą częścią, jeżeli chodzi o przestrzeń, jak i również z całą częścią, jeżeli chodzi o infrastrukturę tramwajową. Czyli inaczej niż to wygląda na pozostałej części całej budowy tramwaju do Zachodniej. Niemniej peron, przystanek przy peronie 9 i przystanek tutaj przy ulicy Tunelowej są do wybudowania, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę i całą przestrzeń, jeżeli chodzi o kubatury. Dopiero później, bo na razie nie mamy ani finansowania, ani konkretów, jeżeli chodzi o to, kiedy te inwestycje będą realizowane. Jeżeli chodzi o dojazd do peronu 9, w teorii trwają konsultacje, ale na razie z tego co wiem, nie ma żadnych jeszcze wyników, abyśmy wiedzieli, że faktycznie tramwaj nawet po tym 2026 roku tam dojechał w ramach aktualnej inwestycji, jeżeli chodzi o aktualnego wykonawcę. Natomiast tutaj możemy zobaczyć to, co się już dzieje, bo w tym miejscu mamy budowę realizowaną właśnie przez wykonawcy całej części, jeżeli chodzi o zachodnio, i w tym miejscu powstaje właśnie poziom minus 2 z przystankiem tramwajowym, ze schodami ruchomymi i windami. Tutaj to wszystko jest realizowane w ramach tej części, która jest tutaj realizowana, czyli całej przestrzeni kubatorowej. W skrócie, powstaje cała przestrzeń pod tramwaj, który ma tutaj być na poziomie minus 2 i w ramach tego również będą zamontowane wszystkie schody ruchome wraz z windami. Następnie wejdzie drugi wykonawca, który już tutaj Aleje Zoimskie zwęził, i ten drugi wykonawca będzie realizować całą część, jeżeli chodzi o tramwaje, czyli wszystkie perony trzeba będzie wybudować, tory tramwajowe, sieć trakcyjną, przyłącze energetyczne, całość po prostu trzeba będzie wykończyć w przestrzeni, która już będzie tam się znajdować na poziomie minus 2. A na górze widzimy, że już aktualnie się pojawia
strop, jeżeli chodzi o poziom minus 1 po części. Stop poziomu minus 2 jest mniej więcej na całej długości już gotowy, ale cały czas jeszcze na dole jest rzutowanie, które go podtrzymuje. No i dzięki temu krok po kroku zaczyna się zamykanie już właśnie części tej podziemnej przy Alejach Jozimskich i przy West Station. W tym miejscu z kolei mamy budynek, który będzie cały czas, który będzie przyłączem energetycznym dla tej całej części, jeżeli chodzi o przejście podziemne, więc jest to bardzo ważny budynek. I dlatego on już w tym miejscu powstaje na powierzchni, bo on się znajduje na poziomie 0. A w tym miejscu widzimy ścianę od West Station, czyli hali dworcowej przy Alejach Jozimskich. Jak widzicie, tam są aktualnie prace przy zbrojeniu nowej ściany, która będzie po prostu dzielić nowe przejście podziemne z nową halą, z starą halą dworcową w tym miejscu. No i oczywiście będą dwa wyjścia, tak jak to miało miejsce wcześniej, czyli na początku i na końcu od strony północnej i od strony południowej do samego przejścia podziemnego. No i znajdziemy się właśnie w samym przejściu podziemnym na poziomie minus 1. Teraz chodzimy sobie po placu budowy. Oczywiście z wykonawcą, żeby to było całkowicie ładne do zrealizowania. No i w tym miejscu, jak widzicie, oczywiście jest cały magazyn, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju materiały do wykonywania tej całej części. No i tu widzimy miejsce, gdzie w przyszłości będziemy zjeżdżać schodami ruchomymi na dół. Dokładnie w tej części, gdzie się znajdowaliśmy, będzie wejście w przyszłości i będziemy zjeżdżać schodami ruchomymi dalej na dół na poziom minus 2 z poziomu minus 1. Tak to wygląda już z kolei na poziomie minus 1, jeżeli chodzi właśnie o tą przestrzeń, i tędy zjedziemy schodami ruchomymi. No i tu, jak widzicie, jest aktualnie całe to rusztowanie, jeżeli chodzi o podtrzymywanie steropu poziomu minus 2, więc on tutaj się pojawia na górze. Jest już na mniej więcej całej szerokości już wybetonowane, ale w związku z tym, że tutaj trzeba jeszcze zakończyć chociażby budowanie klatek schodowych, jeżeli chodzi o całą konstrukcję, no to jest to aktualnie podtrzymywane i po prostu to jeszcze musi wszystko w tym miejscu związać. Po lewej stronie właśnie widzimy nowy szyb w tym miejscu, tutaj powstaje i windowy, i jeżeli chodzi o klatkę schodową, bo oczywiście na dół będziemy zjeżdżać zarówno schodami ruchomymi, jak i również windami, ale również ze względów bezpieczeństwa. Tak samo jak na całym centralnym odcinku 2 linii metra, muszą też się znajdować techniczne klatki schodowe, tak by można było zejść normalnie schodami. Natomiast będzie to, ten przystanek będzie wyglądać dosyć podobnie do centralnego odcinka 2 linii metra, jeżeli chodzi o to, jak będzie dostosowany. Czy tutaj będą dwie windy, jedna na jeden peron, na M2 mamy akurat po jednym peronie, natomiast tutaj będzie trochę więcej schodów ruchomych, bo na każdy z peronów będą aż po 4 ciągi schodów ruchomych, po 2 do góry i po 2 do dołu, po 2 skierowane w kierunku północnym, po 2 skierowane w kierunku południowym. W skrócie, z każdego z przystanków w danym kierunku będą po prostu 4 ciągi schodów ruchomych. Naprawdę będzie ich całkiem dużo. Tu widzicie te przestrzenie, gdzie właśnie tymi schodami ruchomymi będziemy wyjeżdżać na górę i na powierzchnię, więc one w tym miejscu się już tutaj znajdują, jeżeli chodzi o przestrzeń. No i one będą tutaj montowane w najbliższych miesiącach, kiedy po prostu już całe rozszerzanie będzie zakończone. I nie będzie problemu z tym, że jeżeli będą schody ruchome montowane, to po prostu na poziomie minus 1 też nie będzie stropu. Do momentu, kiedy strop nie pojawi się na poziomie minus 1, no to w tym miejscu raczej na spokojnie jeszcze cały czas tak to będzie wyglądać, jak widzicie na załącznych ujęciach, bo po prostu nie ma co montować schodów ruchomych, które będą po prostu narażone na warunki atmosferyczne. Tak aktualnie one tutaj są schowane pod wszystkimi peronami. Bo pod wszystkimi peronami przestrzeń dla tramwaju w przyszłości już powstała. Tu, gdzie aktualnie teraz przechodzimy, będzie się znajdować tymczasowa ścianka technologiczna, która oczywiście później będzie wyburzona. Ta ścianka będzie oddzielać ruch tramwajowy, który będzie już funkcjonować do Warszawy Zachodniej, z ruchem tramwajowym, który powstanie kiedyś w kolejnej dekadzie, bo tu, gdzie teraz się znajdujemy, przestrzeń jest już gotowa właściwie od kilku ładnych miesięcy. I tu się zbytnio już dużo nie dzieje. W sensie to jest przestrzeń magazynowa właściwie. Jeżeli chodzi o tą część zaplecza budowy, widzimy całe części, jeżeli chodzi o instalacje z części górnej, czyli z poziomu minus 1, jeżeli chodzi o przejście podziemne. Natomiast co jest ważne, to jest to, że tutaj po prostu tramwaje na razie jeszcze nie pojadą. Ta przestrzeń jest przygotowana, jeżeli chodzi o wszystkie przyłącza energetyczne, żeby dało się tutaj to wszystko zrobić w przyszłości, zrobić dwa tory i sieć trakcyjne. Natomiast tego tutaj w tym miejscu nie ma, to nie będzie teraz budowane, to dopiero będzie budowane przez kolejnego wykonawcę, który wejdzie i będzie budować właśnie tramwaj do Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi o poron 9, dalej również, jeżeli chodzi o dojazd z ulicy Tunelowej, no i wyjazd w kierunku ulicy Kasprzaka. W tym miejscu też widzicie te wszystkie schody ruchome, które właśnie będą montowane przy Alejach Jozimskich. No i aktualnie tutaj są składowane, bo tutaj po prostu warunki atmosferyczne są dużo bardziej łagodne. Po prostu tutaj nie pada deszcz chociażby. No i temperatura aż tak bardzo nie jest tutaj w tym miejscu zmienna. Co nie zmienia faktu, że w tego typu przestrzeniach po prostu temperatura jest dużo zazwyczaj zimniejsza i jak tutaj chodziłem, to faktycznie było całkiem chłodno. No i dochodzimy do standardowego miejsca, gdzie się pojawiam raz na parę miesięcy, żeby wam pokazać, że tutaj się nic w tym momencie zbytnio nie dzieje. To jest oczywiście komora rozjazdowa do tramwajów, które tutaj będą skręcać w prawo, właśnie teraz widzimy na wprost, w kierunku ulicy Kasprzaka. Tam dalej będzie wyjazd w kierunku gazowni, będzie jeszcze ten przystanek, który w
tym miejscu nie powstał. My się aktualnie znajdujemy dokładnie pod ulicą Tunelową. Następnie przekręcamy się w lewo i tu będzie przystanek tramwajowy skierowany w kierunku peronu 9. Teraz idziemy pod przejściem podziemnym, które będzie się ciągnąć właśnie do peronu 9. No i za chwilę dojdziemy sobie do tego miejsca, gdzie tutaj też są już przygotowane miejsca na przystanek tramwajowy, ale po prostu w związku z tym, że tutaj aktualnie ten przystanek nie powstaje i będzie realizowany przez kolejnego wykonawcę, to po prostu mamy to wszystko zaślepione i przygotowane na przyszłą inwestycję. Taka w skrócie po prostu pustka technologiczna. Po prawej i po lewej stronie widzimy miejsce na schody ruchome. Tak samo będzie 8 ciągów schodów ruchomych łącznie na ten przystanek tramwajowy, czyli po 4 ciągi nadane z peronów. Po prawej i po lewej stronie widzieliśmy szyby windowe, które zostały zmienione w porównaniu z poprzednim materiałem, jak tutaj byliśmy, bo teraz są zabudowane z cegły, żeby po prostu tam te warunki wewnątrz windy i zewnątrz, jeżeli chodzi o tą przestrzeń nieużytkową, były od siebie odizolowane. No i dalej widzimy przyszłościowe wyciągnięcie dalej tego tunelu, który będzie jechać na Odolany. Jak ten tramwaj pojedzie przez Odolany, czy pojedzie przez właśnie Prymasa Tysiąclecia, czy w jaki sposób dojedzie do Kasprzaka, tego nie wiemy. Nie wiemy też po prostu, jaki będzie plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli chodzi o Odolany, czy w końcu PKP przestanie wynajmować te tereny i dzierżawić, tylko po prostu zacznie je wysprzedawać, aby tam po prostu zaczęły być tereny zasiedlone, jeżeli chodzi o tamtą część Odolanów. No i do momentu, kiedy po prostu nie będziemy widzieć, co się dzieje dalej z Odolanami, jak ten tramwaj nie pojedzie, no to tutaj po prostu będzie przestrzeń dalej nieprzejezdna. Natomiast w tym miejscu po prostu kiedyś w przyszłości tramwaje pojedą dalej pod Prymas Tysiąclecia w kierunku Odolanów. Ale na razie jest ściana i dotąd tramwaje w teorii mogłyby dojechać, patrząc na to, że tu już wszystko jest właściwie gotowe, pomijając to, że trzeba to po prostu wykończyć i zanalizować. W tym miejscu aktualnie się znajdujemy pod miejscem, gdzie będą zjeżdżać schody ruchome. Mamy też na całą maszynową po prostu miejsce trochę niżej zanalizowane, więc w tym miejscu widzimy właśnie wszystkie elementy, jeżeli chodzi o schody ruchome. To aktualnie jest zaślepione od góry i tego od góry zupełnie nie widać. Tam po prostu się znajduje podłoga, więc w tym miejscu nie zauważycie niczego. I po tym już faktycznie miejscu możecie w teorii chodzić, idąc do poronu 9 przez nowe przejście podziemne. Tu z kolei mamy szyb windowy, którym w przyszłości zjedziemy właśnie na przystanek tramwajowy. To jest ten szyb windowy, którym my już aktualnie jedziemy do peronu 9 i to jest ten właśnie, który się znajduje obok grzybka, szyb windowy, którą my już jeździmy tą windą. A tu mamy przygotowanie pod tą klatkę ewakuacyjną, jeżeli chodzi o schody, ale w związku z tym, że tu po prostu nie będzie żadnego człowieka i nic tu się nie będzie działo, to te klatki schodowe w tym miejscu również nie zostały jeszcze aktualnie wykonane. Niemniej, jak widzicie, zbrojenie wychodzące ze ściany na schody jest już przygotowane. Tu mamy kolejne miejsce pod schody ruchome, no i również oczywiście na przystanek w drugim kierunku są również przygotowane schody ruchome, więc w tym miejscu, jak widzicie, wszystko się całkiem ładnie prezentuje, jeżeli chodzi o możliwości. Natomiast na razie to po prostu jest niewykorzystywane i nie będzie wykorzystane przez najbliższy czas, chociaż tramwaje w teorii próbują tam się dogadać właśnie z aktualnym wykonawcą, który robi tramwaj przez Park Zachodni, czyli buduje całą infrastrukturę, żeby tramwaje mogły tam ruszyć właśnie w tym kwietniu 2026 roku. Natomiast ten tramwaj, nawet jeśli by tutaj miał dojechać, to dojechałby tutaj w ramach kolejnego aneksu do tamtej umowy. I no i w związku z tym, że to byłby aneks do umowy, to też inwestycja w tym miejscu nie zakończyłaby się w kwietniu 2026, tylko najprawdopodobniej ten tramwaj tutaj by dojechał jakoś w późnej części 2027 roku. Niemniej lepiej byłoby to w ten sposób wykorzystać, bo dalsze jazdy tramwaju w kierunku Odolanów są dalekie i raczej niejasne, jeżeli chodzi o to, kiedy tam tramwaje dojadą. A tutaj, gdzie aktualnie się znajdujemy, tramwaje kiedyś pojadą w kierunku Kasprzaka obok gazowni. Dokładnie za tą ścianą rozpocznie się przystanek tramwajowy, który będzie wbudowany już tylko przez tramwaj warszawski, nie wspólnie z PKP PLK, tylko właśnie osobno tramwaj warszawski wbudują tamten segment. Natomiast niemniej nie wiemy, kiedy to też będzie zrealizowane i po prostu byłoby dobrze, żeby dojazd już aktualnie do peronu 9 był lepszy sposób zrealizowany. W ten sposób tramwaje, nie wiem czy wszystkie, ale po prostu większe pewnie tramwajów jadących do Warszawy Zachodniej, by też służyła jako komunikacja wewnątrz samej stacji. To znaczy, byśmy mogli wsiąść przy peronie pierwszym w WKD Warszawy Zachodniej i następnie podjechać sobie do peronu 9. Natomiast zawsze się mnie pytacie, jak dokładnie to wygląda w tym miejscu, jeżeli chodzi o przestrzeń na górze. Więc wam może to teraz w sumie pokażę, żebyście wiedzieli, gdzie dokładnie jesteśmy. Proszę bardzo, mamy ujęcia na poziomie minus 2 i na ujęcie na poziomie plus 2, jeżeli chodzi o przestrzeń na powierzchni. To jest mniej więcej ta sama lokalizacja, oczywiście w opóźnionym czasie, natomiast możecie mniej więcej dokładnie zobaczyć, gdzie dokładnie w danym momencie kamera się obraca i co widzimy. W ten sposób zrozumiecie, co się znajduje na powierzchni. Tu będą w przyszłości tramwaje jechać w kierunku gazowni, której nie widzicie, bo jest za drzewami. No i teraz przekręcamy się podobnie w kierunku Alei Jerozolimskiej, które się znajdują oczywiście za Halą Dworcową, tutaj przy ulicy Tunelowej. Natomiast
zetknijmy sobie na to jeszcze z góry, z poziomu 100 metrów, czyli z poziomu 40 piętra mniej więcej. Przekręcamy się w kierunku peronu 9, który widzicie po prawej stronie tam na dole. I właśnie wtedy tramwaj będą jechać na Odolany, które tam są jeszcze niezasilone w większości. No i jeszcze przekręcamy na gazownię, gdzie jeszcze przystanek tramwaju w przyszłości powstanie, którego zupełnie w tym miejscu nie ma. No i dalej na Kasprzaka tramwaje dojadą. No, może takie porównanie wam trochę zrobiło wrażenie, żebyście po prostu wiedzieli, gdzie dokładnie się znajdujemy. Jak ta cała przestrzeń w tym miejscu się lokalizuje, bo faktycznie raz na jakiś czas piszecie mi komentarze, że nie wiecie dokładnie co gdzie się operuje, że za szybko czasami jakąś kamerą ruszam i tak dalej, więc sądzę, że w taki sposób, jeżeli wam to pokazałem side by side, możecie sobie po prostu to porównać. Takich porównań rzadko robię, ale wiem, że zawsze je lubicie, więc proszę bardzo. No i przechodzimy sobie ponownie do góry, obok tych wszystkich schodów, czkomek, które w tym miejscu są składowane dołem. Jakbyście się zastanawiali, czemu tu jest taka szeroko, to tutaj w teorii jest miejsce nawet na 3 tory tramwajowe, ale w praktyce po prostu całe zasilanie energetyczne i wszystkie elementy, jeżeli chodzi o infrastrukturę czy ciągi ewakuacyjne, będą musiały być jeszcze tutaj zrealizowane. Dlatego ta przestrzeń na dole jest aż tak szeroka. No i po prostu oczywiście też inne elementy około tramwajowe, podziemne, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę w tym miejscu, będą musiały być zlokalizowane. Bo sam tramwaj do Warszawy Zachodniej będzie też jeszcze innym tramwajem. Inaczej niż teraz na tramwaju do Wilanowa, gdzie już niedługo będzie oddawana do użytku inwestycja, nie będziemy mieli terminala krańcowego z trzema torami krańcowymi. Tu po prostu będzie tak samo jak na Sielcach, czyli po prostu będą dwa tory w tym miejscu, a przed samym przystankiem będą rozjazdy w przejściu w tunelu tramwajowym. Natomiast sam odcinek tunelu tramwajowego w części podziemnej na zakrętach pod Parkiem Zachodnim będzie funkcjonować w zupełnie inny sposób niż ma to miejsce aktualnie gdziekolwiek w Warszawie, bo tam będzie musiał być system sterowania ruchem, bo tramwaj nie będzie widzieć po prostu na swojej trasie, konkretnie motorniczy, czy jest inny tramwaj, jak jest bardzo zajęty tor, więc będzie tutaj musiał być zrealizowany specjalny system pod tramwaje warszawskie, no bo tramwaje warszawskie lubią sobie szyć wszystko pod siebie na miarę i będzie po prostu system sterowania ruchem, czy jak na kolei, tego nie wiem. Ale jaki specjalny system tramwajowy w tym miejscu będzie musiał być zrealizowany. Jak to będzie funkcjonować, będę wam mówić oczywiście w kolejnych filmach z tramwaju do Warszawy Zachodniej, a za chwilę zobaczycie jeszcze raz, jak to wszystko wygląda z góry i sobie przeanalizujemy to, co się dzieje teraz tam w Parku Zachodnim, bo teraz po prostu wychodzimy już na powierzchnię. Mam nadzieję, że trochę dowiedzieliście się, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o te poziomy minus 2, jak to jest, jeżeli chodzi o te etapowanie, co jest czym, no i wychodzimy sobie tutaj już na poziom minus 1, a nawet zwijamy się w powietrze, żebyście dokładnie zobaczyli, co się dzieje na Alei Chyzynickiej, które zostały w tym miejscu zwężone z 4 pasów do 3, z czego jeden to jest bus pas. No w tym miejscu faktycznie dosyć duże utrudnienia zostały zrealizowane w teorii dla samochodów. W praktyce, patrząc na moje ujęcia, ja wiem, że te ujęcia są teraz z 12, więc tutaj korków nie ma, ale pojawiłem się tutaj w kilku możliwych dniach, w kilku momentach, jeżeli chodzi o dni. Tutaj aż tak dużych korków nie widziałem samochodowych. Chyba widać, że kierujący samochodami się przestraszyli tych utrudnień i po prostu jeżdżą inaczej. Natomiast ważnym elementem z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że przez to, że w tym miejscu zostało zwężone, to w teorii pierwszego dnia autobusy jeździły szybciej, bez mniejszymi opóźnieniami. Co brzmi trochę surrealistycznie, no ale takie dane z GPS-ów wyciągnęliśmy tutaj ze zbiorką.live. Więc takie ciekawostki. Natomiast patrząc już tutaj dokładnie z perspektywy, co się dokładnie tutaj dzieje, no to mamy zwężenie właśnie z 3 pasów dla samochodów i 1 pasu dla autobusów do 2 pasów dla samochodów i 1 pasu dla autobusów w każdym z kierunków. Same pasy zostały też zwężone. Autobusy mają cały czas przystanki autobusowe obok Warszawy Zachodniej. Przejście podziemne cały czas funkcjonuje. Natomiast pasy w tym miejscu są zwężone i faktycznie ruch w tym miejscu jest trochę słabiej kierowany też przez to. Same zwężenia nie ograniczają tylko i wyłącznie do części, gdzie powstaje tunel tramwajowy. Również zostały tutaj wprowadzone zmiany, jeżeli chodzi o rondo zastępców sybiryjskich właśnie w tym miejscu. Bo sam tunel w tym miejscu, tutaj się ciągnie z Alei Jozimskiej w Prymasy Tysiąclecia, został rozszerzony, przynajmniej on miał być rozszerzony w tym tygodniu i nie wiem, czy się to zakończyło teraz, jak tak wam w piątek. Natomiast prace były tutaj realizowane, żeby ten tunel po prostu rozszerzyć, jeżeli chodzi o pasze z wjazdy i wyjazdy, na 2 pasy w każdym kierunku, zamiast jednego, który tutaj był po prostu normalnie w standardowym trybie. Niemniej, jak widzicie, tutaj mamy ruch po jednym pasie, natomiast na wylocie już mamy ruch po 2 pasach i tak faktycznie w tym miejscu się to już ciągnie, a przynajmniej tak to wygląda, jeżeli chodzi o ruch samochodowy w tym miejscu, jeżeli chodzi o tamten wjazd, który był po jednym pasie. No i dalej oczywiście te pasy są przeciągnięte przez sam tunel pod Warszawą Zachodnią i na końcu jest zwężenie jeszcze przed wjazdem w samą Prymasę Tysiąclecia do 1 pasa i następnie w ten sposób samochody się włączają. Te zwężenie może powodować korki, tak z mojego przeczucia, natomiast w tym miejscu, jak widzicie, jest to tak właśnie zanalizowane. Pociągi oczywiście na górze bez jakichś większych problemów jeżdżą i funkcjonują.
No i tak mniej więcej się prezentują te utrudnienia, jeżeli chodzi właśnie w tym miejscu. Dlaczego to jest tak tutaj realizowane? No bo po prostu trzeba zrobić tą metodą odkrywkową, czy tutaj ścianami szczelinowymi, następnie metodą podstrepową, wykonać całą część, jeżeli chodzi o tunel tramwajowy właśnie pod Alejami Zymskimi. Bo aby tramwaj dojechał do Zachodniej, musi przejechać pod Alejami Zymskimi. I plus jest taki, że docelowo, kiedy zakończą się wszystkie prace budowlane, tramwaj nie będzie mieć żadnej sygnalizacji świetlnej w tym miejscu kolizyjnej ze samochodami. Po prostu przejedzie pod ziemią bez jakichś większych utrudnień. Dzięki czemu nie będzie też po prostu stać na dodatkowej sygnalizacji świetlnej i przejedzie to miejsce po prostu w szybszy sposób. No i w tym miejscu tego też ta jezdnia została zwężona, jak on jest frezowana i w kolejnych miesiącach będzie totalizowane. Same utrudnienia, jeżeli chodzi o Aleje Zimskie, mają się zakończyć do wakacji 2025, więc sobie jeszcze tutaj to trochę poczekamy. A kolejna organizacja ruchu, jeżeli chodzi o to miejsce, ma nastąpić jakoś na początku nowego roku. Do końca tego roku mniej więcej będzie tak, jak to właśnie w tym miejscu wygląda. Tymczasem w samym Parku Zachodnim co innego się dzieje, bo tutaj powstają ściany szczelinowe na całej długości. Tam przy Alejach Zymskich jeszcze jest aktualnie frezowana nawierzchnia na ujęciach, natomiast w tym miejscu powstają ściany szczelinowe na całej długości. W niektórych miejscach mamy już strop faktycznie, który się prezentuje w samym Parku Zachodnim. Jak widzicie właśnie w tym miejscu są tutaj specjalne maszyny, które właśnie realizują te ściany szczelinowe, później wstawiają zbrojenie i w ten sposób powstaje cały zarys tunelu. Następnie będzie totalizowane metodą najprawdopodobniej na całej długości podstropowo, dzięki czemu po prostu będzie wykopywane przestrzeni pod koparką w dół i później będzie talizowana płyta denna, czyli bardzo podobnie jak jest chociażby talizowany tunel w Teresinie, który jest już aktualnie przebity i o którym będziecie mieli też film w najbliższych dniach, bo byłem też na budowie. Tymczasem w tym miejscu widzimy tutaj zjazd i wyjazd z tunelu tramwajowego, który już ma na całej długości, z tego co każe z poprzednich miesięcy, zdalizowane ściany szczelinowe wzdłuż samej tutaj tej jezdni. No i też w najbliższych tygodniach właściwie, kiedy tramwaj do Warszawy Zachodniej, kiedy tramwaj do Wilanowa ruszy, to mniej więcej w dokładnie tym samym momencie zostanie zwężona ulica Grójecka. Także ulica Grójecka w tym miejscu po prostu będzie mieć na całej długości jedną jezdnię. To jest dosyć duże utrudnienie, wiem, ograniczenia są faktycznie całkiem pokaźne. Natomiast to jest niezbędne, żeby po prostu na dłuższym odcinku po pierwsze przebudować całą instalację podziemną, jak i również, co ważniejsze, aby po prostu wybudować tramwaj na poziomie zero, bo tramwaj będzie tam jechać po prostu z samochodami. No i to będzie realizowane w ten sposób, że tramwaj będą jechać po środku, po zielonym torowisku, bo tam nie da się zrobić buspasu, bo wiem, że to piszecie mi w komentarzach wielokrotnie, ale buspas wspólny dla tramwajów i autobusów w tamtym miejscu jest nie do wykonania, bo później tramwaje wjeżdżają na dół i po prostu nie ma miejsca, żeby na spokojnie te autobusy wypuścić na powierzchnię. Więc tak to też w tym miejscu zrealizowane. No i tak wygląda budowa całego tramwaju do Warszawy Zachodniej. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli chcesz mi pomóc w realizacji tych wszystkich materiałów, zostań patronem Awizynosza. Tymczasem wracamy do podsumowania filmu. No i to by było mniej więcej tyle z tego materiału. Jeżeli taki film z budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Co mogę powiedzieć? Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za miesiąc, natomiast przelot pojawi się za kilka dni. Film z całej Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi o poziom minus 1 i pozostałe części, których nie widzieliście w tym materiale, pojawi się w przeciągu najbliższych kilku dni, bo tamten materiał też się będzie pojawiać. Bo już mam go nagranego, tylko po prostu czekam z publikacją chwilę dłużej. No i będziecie mogli wszystko zobaczyć, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję Warszawy Zachodniej. Będzie to wszystko potepowane, będę oczywiście całą tą budowę pokazywać Wam przez tą najbliższą dekadę w każdym z calów, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Natomiast na koniec, jeżeli chodzi o ulicę Grójecką, tam aktualnie jeszcze się nic nie dzieje. Tutaj ograniczenia na Bitwy Warszawskie będą oczywiście rozciągnięte, natomiast dopiero na początku nowego roku będą utrudnienia, jeżeli chodzi o ulicę Grójecką, na początku 25 roku i już wiem, że nie będzie jedno toru, jeżeli chodzi o część tramwajową na ulicy Grójeckiej, po prostu będzie to inaczej zrealizowane. Jak dokładnie, tego nie wiem, ale się dowiecie oczywiście, jak szybko się o tym dowiem w Mniejsze z tym i w kolejnym filmie z tramwaj kierunek Warszawa Zachodnia. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!